wpadłeś w miesięczną śpiączkę. W tym czasie rozpętała się apokalipsa zombie. Ile przeżyjesz? Do dyspozycji masz jedynie nóż, kilka starych ściuchów oraz krótki zapas jedzenia i picia. I dzisiaj, widzowie, to sprawdzimy w tym odcinku, a ja wyszedłem już ze swojego lokum z plecakiem, leciutko ubrany, na sztywno, na sportowo, nożyk oczywiście posiadany, chleb, woda, to jest to, co ja posiadam aktualnie. I widzowie, zaczynajmy, bo mamy wyzwanie do zrobienia i czas będzie zapierdzielał. Żebyście jeszcze wiedzieli coś trochę o tym dzisiejszym naszym mini wyzwaniu. Całe miasto zostało pogrążone w apokalipsie około miesiąc temu. Jak mogliście zauważyć, zombiaki chodzą i zaraz wam pokażę, jak się z nimi walczy, bo walka też nie jest zbyt łatwa. Jeżeli zostaję gryziony z bomby, jestem zarażony i ginę, więc muszę podejść ich, widzowie, sekretnie. Patrzcie to, mamy zombiaka elegancko zdjętego, teraz ten drugi jeszcze został. Zombiaku, widzowie, też wypada lód. Patrzcie to, nie my gościa, elegancko, drugi. Możemy sobie ich przeszukać, no i mamy tutaj jakąś gotówkę, drewno, jakiś bandaż. Oczywiście te rzeczy nam się przydadzą, widzowie. W momencie, w którym ja przeszukiwałem zombiaki, uznałem, że też trzeba znaleźć dobre lokum. Też trzeba gdzieś przetrwać, zobaczyć, co się aktualnie dzieje na świecie. Więc postawiłem przedrzeć się w stronę zachodniej części Los Santos. Dobra, widzowie, plan jest prosty. Musimy znaleźć bazę, a jak dobrze wiecie, najwięcej ludzi pewnie ocalało na zachodzie w stronę Mirror Parku. Zaraz zobaczymy to i owo. Dzień 35 od zarażenia pacjenta zero. Granice państw upadły. Liberty City zostało zbombardowane. Powtarzam, prosimy o udanie się do punktów ewakuacyjnych mieszczących się w tymczasowym porcie Paleto Bay. Widzowie, sami słyszeliście, tymczasowy port ewakuacyjny Paleto Bay, to jest nasz cel i cholera, robi się tu dużo zombiaków, jak go tylko szybko przeszukam. Komunikaty radiowe, bo też posiadamy radio przy sobie, to jest nasz jeden z dobrych takich OP przedmiotów na start. Oprócz noża mamy radio, tylko że problem z tym nożem jest taki, że on się, widzowie, niszczy, jak możecie zauważyć, więc no też nie mogę go skatować za bardzo, ale zobaczcie, że tutaj coś jest porobione, tutaj coś jest pobudowane, mimo wszystko miasto jeszcze funkcjonuje i cholera, muszę ją pociąć. Dobra, widzowie, mamy ją. No i cały problem tego odcinka polega na tym, że muszę mieć zasoby jedzenia, picia oraz nie zginąć od zombie. I zobaczcie, że też są zwierzęta w mieście. Patrzcie to. Mamy go. Cholera. Dawaj. Po mojej pierwszej zdobyczy uznałem, że warto ją pokroić, usmażyć oraz zebrać trochę jedzenia. No i widzowie, dobra. Zbieramy mięsko, oczywiście z jelona i lecimy. I zobaczcie, kurczę, to. Wpadamy tutaj. Trochę zombiaków mnie już goni. O, cholera, ich jest tutaj trochę dużo. Ich jest dwóch. Mam na razie na sobie. Nie mogę bić się z większą grupą niż trzy zombie, bo wtedy będzie lipa. I zobaczcie to. To, co właśnie zauważyłem, to była opuszczona przez kogoś baza. Postanowiłem więc, że wejdę oraz sprawdzę, jak ona wygląda. Jo, widzowie, patrzcie to. Wpierdzielam się normalnie na bazę. Helipad, rozwalona helka. Przez ten miesiąc musiało się naprawdę wiele stać. Ale to jest seria, ile przeżyjesz, więc sprawdzamy, ile byśmy przeżyli. Jakby takie coś się stało in real life. Mamy tutaj jakiś karabin maszynowy, ale bez amunicji. Widzowie, jakieś temki przy stole naprawczy. Pistolet, jo! 5 sztuk amunicji, nie, 3... Tak, 5 sztuk amunicji i to mnie nie pociesza. W taki właśnie sposób w pierwszy dzień zacząłem lutować bazę. Okazała się ona bardzo dobrym źródłem zasobów, bo jednak osoby, które w niej mieszkały bądź mieszkają, musiały się ewakuować i w pośpiechu zostawiały bardzo dużo lutu. Zbieramy też drewno, bo dzięki drewnu możemy budować fortyfikacje, jak dobrze wiecie z poprzedniego odcinka tej miniserii. Bardzo lubię to po prostu nagrywać, ale żebyście też wiedzieli. I zobaczcie, widzowie, lekkie budowanko, wjeżdża. Ale spędźmy ten dzień jak najlepiej się, czyli sprawdźmy cały teren. Zacząłem przeszukiwać cały teren, ale gdy nastała noc, uznałem, że będę nasłuchiwał na radio. Chciałem usłyszeć znowu ten sam komunikat, który miałem od ocalonego. Ale w przerwie też znajdowałem różne, ale to różne naprawdę rzeczy, takie jak pociski 50 BMG, sami dobrze wiecie, do czego są te pociski, oraz zestaw medykamentów, ponieważ opuszczona baza, która nam się trafiła, była naprawdę, ale to naprawdę warta. No i chyba z takim lutem wyjdziemy stąd. I patrzcie, kolejna rzecz na ziemi. Kurczę, to omijam. I w śmietniku coś jest, dobra. To ja burgera znaleźliśmy w śmietniku. Widzowie, myślę, że dzisiaj, na dzisiaj będzie trzeba się kimnąć. Jeszcze tu pozbieram ten okoliczny lucik, ale też nie jest go jakoś dużo. I dobrze w sumie, i dobrze, że nie jest go dużo, widzowie. Z jednej strony, bo już mam, patrzcie, ile rzeczy do przetrwania. Bardzo dużo, tylko nie wiem, jak mocne są pory. Połóżmy się spać i zobaczmy, co będzie następnego dnia. W momencie, gdy moja postać spała, usłyszałem wiele krzyków zarażonych. Było ich masa. Uznałem, że przeczekam to do jutra rano. Wyjdę, zobaczę i zadecyduję, co zrobić dalej. Okej, widzowie, dzień drugi i ja słyszałem w nocy wiele, ale to wiele krzyków. Pozwólcie, że przeładuję sobie pistolet. Było ich naprawdę dużo i to brzmiało, jakby przychodziła tutaj jakaś horda. Pamiętajcie też, że musimy się ukrywać. O, komunikat radiowy. 36 od zarażenia pacjenta zero. Wojsko zaczyna dezertować. Większość laboratorium
pracujących nad szczepionką zostaje zniszczona. Powtarzam, prosimy o udanie się do punktów ewakuacyjnych mieszczących się w tymczasowym porcie Paleto. Moi drodzy, punkty ewakuacyjne to jest to, po co dążymy, bo jeżeli byłaby epidemia zombie, zakładamy, że takie punkty by się pojawiły. I widzowie, nasz pojawił się w porcie w Paleto Bay i tak sobie myślicie, jaki port w Paleto Bay? No i ja się też tak zastanawiam, bo żadnego portu nie pamiętam, więc będzie ciekawa podróż, ale z buta na pewno tam nie dojdziemy. Z buta podróż zajęłaby nam z 2, może 3 dni, więc nie jest to warte przebycie takiego dystansu, ale warte jest to, że musimy pozabijać tutaj szwendaczy, polutować do końca cały teren i zobaczyć po prostu, co się wokół nas dzieje. Powoli zacząłem czyścić teren. Niestety szwendaczy zbierało się coraz to coraz więcej. Wpadłem więc na pomysł, że przemieszczę się trochę i zacznę poszukiwania lutu w innym miejscu. A tym miejscem był początek mojego spawnu, czyli ulica obok komisariatu. Jednak komisariat to jednak komisariat i nie mogło się obyć bez problemów. O cholera, widzę jakiś helikopter i on mi zwołuje tutaj zombiaków. Co za frajer! Widzowie! Nie wiem, kto to jest, ale mam pistolet w razie czego w gotowości. O, patrzcie, ile zombiaków. Ja pierdzielę i wszystkie biegną na komisariat. Mają mnie w dupie. Ale najgorzej. Patrzcie to. Jaki frajer! Widzowie, odleciał. Najgorzej. Ale będę miał teraz do walki. Może jakby go zestrzelić, ale też nie możemy strzelać do ludzi, widzowie. Co jeżeli on jest, wiecie, nasz? Co jeżeli to jakiś wojskowy? Co zgrane? Pali się? O cholera, gość spada helikopterem. O nie. No i tak jak widzicie, wybuch, który sprowokował całe miasto zombie w to jedne miejsce. Miałem przerąbane, więc uznałem, że to teraz mój czas, teraz albo nikt. Pierdzielam się na komendę, barykadujemy się, póki za mną nie dobiegną. O cholera, pierdzieleni, zombiaki, muszę go wyeliminować. O nie, czy to był policjant? Niezarażony? O nie, horda za mną biegnie. Mini horda taka, patrzcie ile jest policjantów, ja pierdzielę. Ale się wrąbałem. Pistolet, może? Zabarykaduję się. Się za drzwiami. Tak, proszę, zamknijcie się. Ja to mam naprawdę nie farta. Zamknęły się? O cholera. Teraz jakby ich wystrzelać? Dobra, możemy spróbować. Więc widzowie, cholera, one przebiły się. Ja pierdzielę, dobra. Jednego zdjąłem. Drugi, trzeci. Nie mam za dużo amunicji. Dobra, i ostatni został, te ostatnio pociacham. O nie, ich jest tutaj coraz więcej. O cholera, nie mam ammo. 7 amunicji. Dobra, zdjęty, ja pierdzielę, ten był pancerny. Jeszcze jeden tam był chyba. Mam go, widzowie. O cholera, ale strzałem mogłem narobić sobie trochę problemów, więc szybko musimy zlutować ten komisariat. Widzowie, granat, jeden miał granat, no bez przesady. Hell no, muszę się naprawdę śpieszyć, zaraz może być to naprawdę nieciekawie. Lutuję z nich itemy i spierdzielam. W momencie, gdy ja lutowałem całą komendę, liczyłem na jakiegoś shotguna. Jednak cały czas spotykałem hordy, które zbiegały się tutaj po mnie, po moim wystrzale. Sytuacja naprawdę nie była ciężka i musiałem się z nimi rozprawić raz po razem. Okej, widzowie, nie jest kolorowo, jednak moją misją jest wyniesienie stąd jakiejkolwiek broni, która tutaj została. Sprawdzę tylko amunicję. Amunicję mam ich jeden. Patrzcie, to pistolet zwykły. Kałasznikow jeszcze na ziemi i drewniane okno. Okej, dobra, może być. Z widzowie? Patrzcie to, stoi tam, ktoś się dobija. Ocalony, cholera, pierdziele. Nie ryzykuję. Jaki skubaniec jest twardy, pierdziel. A, nie obchodzi mnie, kim jesteś, gościu. Widzowie, to był chyba ocalony. Po prostu zwykły ocalony, który był zarażony. Ale miał shotguna, to się ceni. Muszę tylko znaleźć do tych broni amunicję, jesteśmy w domu. Może zobaczmy, będzie tutaj. Na helipadzie, widzowie, ten gość lądował na dachu. Tam musi coś być, może jakieś amunicje, może jakaś skrzynia z medykamentem. No i dokładnie, nie myliłem się wcale, bo na helipadzie czekały na mnie bardzo fajne rarytasy. Okej, moi drodzy, i mamy coś, jednak się nie myliłem. 20 ammo do shotguna i kolejne radio. W sensie, no teraz jako item, widzowie, ale dobrze, może będzie jakoś lepiej działać. Przeładujmy sobie shotguna, tylko że shotgun, widzowie, jest mega głośny. Ammo do pistoletu nie mam, więc pistolet na razie idzie w odstawkę. Więc, moi drodzy, tam gdzieś jest nasza baza i tam powinniśmy się udać. Patrzcie to, czyjaś noga. Halo? Jest tam kto? Okej, widzowie. Czuję się dziwnie, powinniśmy wracać chyba do bazy. Tak. Dokładnie tak jak słyszeliście, postanowiłem wrócić do bazy. Fragment nogi, który zauważyłem, nie dość, że był dziwny, to jeszcze nie mogliśmy tam nikogo znaleźć. To utrzymywało mnie w napięciu, że coś jest nie tak, że ktoś mnie mógł widzieć, jakiś ocalony. Ale jak przyszedłem do bazy, od razu zabrałem się za crafting. Mamy trochę drewna nazbieranego i powinniśmy zbudować jakiś big wall wood. To brzmi jakby było zarąbiste, więc timelapsik i lecimy. Okej, widzowie, skraftowałem ściany, tylko nie wiem jakich użyć, chyba jestem zbyt dużym amatorem na to. Ale, o, już wiem jakich użyć, tak się ich używa. Powinniśmy zagrodzić dostęp do naszej bazy tutaj tymczasowej, więc patrzcie to. Elegancko budujemy sobie. Yo! Ej, zarąbiście to wygląda.
To wygląda zarąbiście. No i zobaczcie teraz to. Moim celem na dzisiejszy film było obudowanie tak dostatecznie tej bazy, żeby nikt nie był w stanie mi zagrozić, żebym mógł się tutaj bronić oraz w spokoju egzystować. Ale to na tyle by było z dnia drugiego, bo od razu po zbudowaniu bazy postanowiłem się położyć. A trzeci dzień zacząłem od wysłuchiwania. Wysłuchiwałem cały czas na radiostacji, aż w końcu odezwał się on. Dzień 37. O, mamy to, mamy to, nareszcie. Od zarażenia pacjenta zero. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie żyje. Dowodzenie rządem oraz wojskiem otrzymuje jego zastępca, Johnny Lutin. Zauważono mutację patogenu zombie. Pominamy o udanie się do punktów ewakuacyjnych mieszczących się w tymczasowym porcie Paleto Bay. Widzowie, sami słyszeliście. Widzicie to zombiaka? Oznacza to, że oni potrafią mutować. Czyli jest problem, a dodatkowo prezydent nie żyje, ale to już mniejsza o to. Kto by tam obchodził jakiś prezydent, co nie? Jest apokalipsa w końcu. Ale pomimo to, że jest apokalipsa, to musimy polecieć na lekki lód. Więc od razu po komunikacie postanowiłem udać się, żeby sprawdzić szpital. Medykamentów nigdy za wiele, a mi kończyły się woda, chleb oraz bandaże. Okej, widzowie, nasz kierunek, szpital Pillbox, moi drodzy. Czemu szpital Pillbox? Bardzo dużo medykamentów, to po pierwsze. Po drugie, jedzenie i picie brakuje, a tam są automaty do jedzenia vendingowe, więc pójdziemy sprawdzić je w pierwszej kolejności. Już na cicho postaramy się, bo jak strzeliliśmy na komendzie ostatnio, to zbiegło się tam chyba z 12 zombie, więc nie będziemy próbować świrować. No, godzina około 15 i w miarę idzie dobrze, ale zobaczcie, cholera, chodzi trochę po ulicach tego miasta. Będziemy musieli je eliminować. Hop! Mamy go. Elegancko. Wiadomo, z zombiaków zawsze też możemy coś znaleźć, więc warto ich przeszukiwać naprawdę. I mieć oczy dookoła głowy. No i widzowie, kurczę, zbieramy się to. Co jest? Co jest grane, widzowie? I właśnie to, co zauważyłem, to był nasz jeden wielki fal. Kolejni ocaleni. Ciekawe, czy pokojowo nastawieni, pomyślelibyśmy. Okej, widzowie, oni są friendly czy nie friendly? Ej, kim jesteście? Jesteś? Ja jestem ocalony, mówa, że idzie do ciebie zarażony. Tam! Pierdziele, widzowie, strzelam. Rozsadzony został jeden. Co jest z waszym kolegą? Słuchajcie, skoczył chyba. Nie chcę wam nic mówić, ale musimy się stąd zabierać. Zebraliście przedmioty ze szpitala? Tak, przeszukałem się wszystko, nie ma nic. Okej, słuchajcie, co mu dolega? Mogę wam jakoś pomóc? Źle się poczuł strasznie, nie wiadomo. Słuchajcie, jak zaraz się stąd nie zbierzemy, będzie ich coraz więcej. Musicie mi pomóc ich wybijać. Dobra, słuchajcie, znalazłem jedną mieścinę. Kim wy w ogóle, z jakiej części Los Santos jesteście? Wynut Hills. Wynut Hills, tak? Okej, okay, a macie jakieś jedzenie, cokolwiek? Okej, widzowie, dobra, znalazłem w jednym w ogóle gościu muszkiet i próbuję się z tymi gośćmi też dogadać. 7 bandaży, zarąbiście, poszliśmy po medykamenty, mamy. Okej, dobra, macie jakieś plany swoje? Czy w ogóle mogę wam ufać? Nie jesteście, mam nadzieję, zarażeni tym gównem. A my możemy tobie? Myślę, że powinniście, bo za wami jest porąbane gówno. Ja pierdzielę, widzowie, to jest ten mutant, o którym mówili. Macie broń, strzelajcie do niego! Ja jestem bez broni, nie mam broni. Pierdzielę, widzowie, trzeba go zdjąć. O cholera. Wskoczył tam, pierdzielony. No to był. No, o cholera! Za mną, szybko, szybko! Ja pierdzielę, i tyle by było z lootingu szpitala. Czwarty dzień idzie w pierdziel. Robimy ostry hałas w mieście. Biegnie za nami ten gnój. Mamy go, mamy go, mamy go! Szybko, nawet nie zbierajcie nic z niego! Szybko spierdzielamy! Cholera, widzowie, a ja mam 7 amunicji. Tyle by było z pięknej policyjki, którą zlutowaliśmy. Cholera. O cholera, jeszcze nie trafiłem w zombiaka. Jakim ja jestem w ogóle kasztanem? Szybko podsadźcie się tutaj, wchodzimy! O, jestem, dawajcie! Teraz za tą zagrodą jesteśmy bezpieczni, możemy ich wystrzelać na spokojnie stąd. Nie wiem, co to za miejsce, jestem tu tylko kilka raptem dni. To z waszym kolegą zarażonym. Idzie. O, nie w tamtą stronę, tutaj zapraszam. Okej, widzowie, dobra, musimy ich ugościć trochę. Trzeci dzień spędziłem na tym, że moich nowych znajomych oprowadzałem po naszej nowej bazie. Bo tak, okazali się przyjaźni i tak też byli zagubieni. Wytłumaczyłem im moją historię ze śpiączką oraz podzieliliśmy się suplejami. Dobra, panowie, tu jest akurat jakieś miejsce, starczy ono dla kilku osób. Możecie się tutaj legnąć. Dobra, dziękuję za twoją gościnność. Schowaj tą maczetę na razie. Tutaj nic ci nie powinno grozić. Żyję w tym miejscu już od 3 dni. Nie widziałem tu zarażonych za wiele. O cholera. Słyszeliście, widzowie, ten krzyk? To jest to samo, co mnie obudziło w nocy. Pierdziele, na razie nie wychodzę. Słuchajcie, nie możecie być tutaj za darmo. Ja znalazłem to miejsce, ja je okupuję, więc potrzebuję od was większości surowców. Od teraz każdy nasz surowiec jest wspólny, dobra? A tobie co jest, stary? Nie jest, w głowie mi się kręci. Katar, w głowie ci się kręci. Mam trochę bandaży, jeżeli to ci coś pomoże. Trzymaj. Zbrojownia wspólna będzie tutaj, chodźcie. Położę tu broń. Widzowie, to jest dobry gest, żeby zrobić. Oczywiście położę broń bez amunicji, żeby sobie nie myśleli. Położę wszystko, co nie ma amunicji. 3 pistolety, żeby zwolnić trochę miejsca tutaj. Dobra, słuchajcie, potrzebuję od was teraz tak. Budulcu, macie jakieś drewno? Zbieraliście coś ze sobą? Totalnie. Mamy drewno, no.
Ja nic. W takim razie, jak nie macie drewna, postarajcie się pozbierać jakieś rozwalone kłody. Widzimy się o 20, czyli jak zajdzie słońce. Tym samym sposobem chłopacy przeze mnie wysłani poszli zbierać kłody. Chcieliśmy zabudować cały ten teren tymi wielgachnymi ścianami. Jednak wiedziałem, że zajmie to trochę czasu. Okej, widzowie, ja oczekuję na chłopaków i wokół mnie chodzą jedynie karaluchy. Właśnie były tutaj na ekranie przed chwilą. O, tam są widzowie pod śmietnikiem. A oni, o nich słuch zaginął. O, patrzcie, latarka. Witam panowie, i co, wróciliście? Macie drewno? Tak, mamy. I ile macie drewna? Chłopacy mają w torbach. Dobra, zarąbiście. A ty jak się czujesz? Ta gorączka ci przeszła? No, troszeczkę lepiej. Okej. Gdzie położyć? Ja wezmę tutaj. Widzowie, 70 drewna zbierali. Teraz to już odpicujemy bazę na tralalala. Pomóżcie mi tutaj robić. Robimy te wielkie palisady. Tam ci postawiłem jakiś. Okej, dobra, ale pomóżcie mi też. I tym oto sposobem z chłopakami zabraliśmy się za kraftowanie palisad. Plan był naprawdę ambitny. Mieliśmy za zadanie obudować cały ten teren tak, żeby inni ocaleni oraz zombie nie mieli jak się dostać. Z wiedzą taką, że są tutaj mutanci, naprawdę, ale to naprawdę mnie to przeraziło. Okej, widzowie, dobra, z pomocą chłopaków zaczynamy budować i naprawdę idzie bardzo, ale to bardzo topornie. Zobaczcie, że jest już jakaś, nie wiem, trzecia może w nocy i obudowujemy cały teren. Zrobiliśmy kilka, dosłownie to kilka palisad, bo dużo drewna też straciliśmy przez nieumiejętne kraftowanie, bo istnieje też taki czynnik, czyli czynnik ludzki, który wam nie pozwala danej rzeczy skraftować, bo nie wiem, źle ją kraftujecie. Jakieś takie bzdety duperele, no ale obudowujemy całą bazę i teraz, oj, będzie to wyglądało zarąbiście. Z chłopakami zaczęliśmy obudowywać całą bazę. Pomagali mi oni naprawdę bardzo mocno, bo cały system craftingu oni też ogarnęli, nazbierali surowców. Niestety, rozpadało się. A co za tym idzie, nasze prace nie mogły zostać tak bardzo przyspieszone, jakby były przy normalnej pogodzie. Mimo to zrobiliśmy część umocnień i postanowiliśmy się trochę z chłopakami zapoznać. Słuchaj, póki pójdziemy spać, jeszcze chciałbym, tam chłopaki przy murach obronnych działają, ja wiem, ale jak się nazywać? Jeszcze nie mieliśmy okazji zapoznać. Najważniejsze chyba. Ja się nazywam Tomi, miło mi. A ty? Tom, a twoi kompani? Ten ranny jak się nazywa? Matthew i Logan. Matthew, ranny, Logan. Nie ranny, okej. Okay. Słuchaj, dopilnuj, żeby ukończyli te palisady. Ja się położę spać. Pamiętaj, magazyn broni w razie czego jest. Amunicja w nich też się znajduje. I widzowie, to było pierwsze kłamstwo, które podałem naszemu przyjacielowi. Kłamałem ich w sprawie broni, bo pamiętajcie, na apokalipsie nie wolno nikomu ufać. I kolejny dzień, widzowie, zaczynam z Tomim, a jego ludzie śpią. Odpoczywają jeszcze po nocy, bo dobudowali kilka murów. No i zaczynamy od gównianej pogody, ale też jest bardzo ważna rzecz. Kończą nam się zapasy. Została nam jedna woda. Dosłownie to jest to, a potrzebujemy dzisiaj minimalnie z dwóch burgerów albo trzech chlebów, żeby przeżyć dzisiejszy dzień. I widzowie, co jest grane? Patrzcie to, zombiaki chodzą wokół naszej bazy. Te zmutowane. Kurde, samolot jakiś leci. Co? Gdzie samolot? Co? Coś wybuchło. Gdzie samolot? Nie widzę go. Chmury są. Ja wiem, że chmury, czekaj. Widziałem teleskopem. Bójcie się, chłopaki. Patrzcie to, widzowie, jak to wszystko wygląda. Gdzie jest ten samolot niby? Za komisariatem jakiś wybuch, widziałem na teleskopie. Za komisariatem? Biegniemy tam? Dzień 38 od zarażenia pacjenta zero. Biały dom zostaje obalony przez nieznanych spraw. Władzę tymczasową obejmuje generał Matthew Sins. Przypominam, żebyście się prosimy o udanie się do punktów ewakuacyjnych mieszczących się w tymczasowym porcie Paleto Bay. Cholera, widzowie, znowu o tych portach. Muszę chłopakom też o tym powiedzieć. Macie radia przy sobie? Tak, jest. Ja nie mam. I co, też odebrałeś ten sygnał, czy nie złapałeś go? Nie, ja go nie złapałem. Słuchajcie, tu leży jedno radio moje. Widzowie, połóżmy im to radio. Trzymajcie też w razie, czy odbierajcie sygnały. Odbieram właśnie od wojskowych i... powiem wam tak, są checkpointy, musimy do nich dotrzeć, ale dzisiaj... Macie jakiś plan? Nie, one są w Paleto Bay. Bez jakiegoś pojazdu nie przedrzemy się. Macie plan, co możemy zrobić? Są jakieś warte lokacje? Moglibyśmy polecić tam, gdzie ten samolot się rozbił. Dawajcie, skoczymy tam. Ty jako jesteś ranny, zostań, ja polecę z Tomi. I przypilnuj kolegi swojego. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Wziąłem Tomiego oraz udaliśmy się za komendę. Wszystko po to, żeby odnaleźć tajemniczy samolot, który podobno Tomi widział, jednak ja też słyszałem wybuch i żeby odnaleźć w nim fajny lód. O cholera. Ja pierdzielę, widzowie, ja mam pompę jakąś, co ja wziąłem ze sobą, pompę wziąłem. O cholera, dobra, lecimy. Masz broń? Wziąłeś cokolwiek ze zbrojowni? Pistolet wziąłem. O cholera, ten pistolet nie ma amunicji, on nie może go użyć. Będzie lipa. Mutant, uważaj! Gdzie on zniknął? Cholera, co jest? Zmutowany. Poczekaj, przeszukam wrak. Cały jest niezdatny totalnie do jakiegokolwiek lotu. Ja pierdzielę. Przeszukaj środek, okej? Albo ja przeszukam. Dobra, widzowie, tak prowizorycznie sprawdźmy. Cholera, osłania mnie gość, który nie ma amunicji w pistolecie. To za mną? Mam pusty magazynek, co jest? Tak, nie masz amunicji w pistolecie. Skończyła się. Ja mam 3 amunicje do shotguna, musimy szybko sprawdzić cały samolot. Gdzie kolejny jakiś z komendy najprawdopodobniej niedobitek. Zajmij się nim na cicho. Dobra. On ma, widzowie, maczetę, powinien się tym też chyba zająć. Patrzcie, jak go tnie, cholera.
Dobra, sprawdzam. Widzowie, odszukaliśmy nareszcie rzeczy, które są w tym samolocie. 3 chleby, 3 wody. I to by było na tyle, cholera. Cholera. Stary, przeszukałem wszystko, nie ma nic, totalnie. Kilka sztuk jedzenia. Dobra, zawijamy się stąd. Tak, wracamy. Może twoi znajomi wiedzą cokolwiek. Skąd wy się w ogóle znacie? Poczekaj, miał coś przy sobie. No, jeden. O cholera, miał amunicję do shotguna. I 9. Ja pierdzielę, ile wody jedzenia. Ale stonks. Jeden był wojskowym, a my mu pomagali. Okej, teraz to jest nieważne. Musimy dotrzeć do jakiegoś schronu. Zobaczymy, co nam powiedzą na miejscu. Powracając z Tomim do bazy było około godziny 16. Uznałem, że najlepszym, co możemy aktualnie zrobić, będzie burza mózgów. Naniosłem trochę też ekwipmentu, ale okazało się, że chłopaki nie próżnowali. Uuu, widzowie, kolejne 70 drewna. Nasze chorobitki chyba, kurczę, tutaj pozbierały co nieco. Zobaczmy, co u nich. Cześć, jak się trzymasz? W porządku, w porządku. Dobrze, słuchaj, chodźcie tutaj wszyscy. Wstawaj, stary. Zebraliśmy trochę jedzenia i picia, podysponuję po 5 sztuk dla waszej grupy. 5 sztuk zostawię sobie. Czy macie jakieś miejsce, gdzie moglibyśmy się udać za poszukiwaniem surowców? Nie, ale znalazłem przyjaciela. Co? Szedł za tobą cały ten czas? No. O. Twierdziłem, że go wezmę. Okej, no jest to trochę wydatek, ale na pewno będzie węszył zombie. Słuchajcie, potrzebujemy jakiś bunkier, jakiś schron, cokolwiek. Tam, gdzie mogły zostać rzeczy. Czy ma ktoś jakiś dostęp do takich informacji? Czekaj, tak pojeść nie mogę. Cholera, widzowie, to jest ten chory, ja nie wiem, na co on jest chory. Musimy na nią uważać. To sobie przypomnij, stary, rusz dupę i sobie przypomnij. O to zależy, czy przetrwamy następny tydzień. Jeżeli nie znajdziemy zapasów, będzie po nas. Brakuje nam jedzenia i picia. Jeszcze doszedł do to pies, który też musi coś żreć. Cholera, jubiler. Tak? A co z jubilerem? Co, tam piersionki chcesz kupywać? Tam powinien być schron. Pod jubilerem? Owszem, powinno tam być. Dobra, widzowie. Nie mamy co zrobić, jak gościowi ślepo zaufać. I tak się, widzowie, właśnie stało. Zaufaliśmy ślepo i trafiliśmy pod jubilera. Niestety Logan też źle się poczuł i musiał zawrócić do bazy, więc byliśmy tutaj tylko we 3. Okej, gdzie jest ten twój magiczny schron? Uważaj, kolejna zetka za tobą, zarażony. Przejmijcie go, cholera. O, dobra. Zarąbiście. Patrzcie to. Widzieliście takie auto? Cholera, widzowie, auto. I widzowie, czyżby to była nasza szansa? Jest jeszcze zarażony. Bierz go, Fafik, bierz go! Ciekawe, czy widzowie, pies go zagryzie. O cholera. Patrzcie to, zagryz go. Darmowe jedzenie. Co darmowe jedzenie? No dla Fafika. Dla Fafika. Lepiej niech tego nie je. Poczekaj, sprawdzę, co z furą. Zostaw go. Okej, widzowie, sprawdzamy, co z autem. I to jest najważniejsze teraz. Dymi się. I ja już widzę, co się dzieje. Dymi się. Totalnie się dymi, klapa się w ogóle nie trzyma. Ja jestem mechanikiem, byłem, chłodnica wysiadła. O, znajdź teraz chłodnicę w tym wszystkim. Gdzie jest ten twój bunkier magiczny, a? Mówię, powinien być w jubilerze. No, a widzisz, jak wygląda jubiler? No właśnie, jest w stanie dramatycznym. Jasny win. Czyli co, budynek się osunął, zablokował samą drogę, nie da się wejść do tego bunkra? Nie wiem, możemy spróbować, na ciebie umiera ostatnio, tak jak mówiłem. Dokładnie, spróbujmy. Niestety, widzowie, to jest najgorsza rzecz, która nam się przytrafiła. Bunkier, czyli miejsce, które mogłoby spokojnie pomieścić 100 ludzi, wyżywić ich na kilka miesięcy, został zablokowany. Nie mieliśmy jak tego odkopać. Total. Więc postanowiliśmy wrócić do bazy. Widzowie, dzień następny, czyli dzień 5. Zaczynamy od rekonesansu. Sprawdzamy standardowo, co jest pod naszą bazą. Nasłuchujemy komunikatów radiowych, bo jak mogliście zauważyć, człowiek, który nadaje na tym radiu, zajmuje się tym, no, można powiedzieć kalendarzowo, bo non-stop jest nadawane. Oczywiście wchodzę na radio, odpalam częstotliwość, no i sprawdzam. Niestety za niedługo mi się baterie mogą wyładować, więc tego też musimy szukać. A, przy okazji, jeden z naszych znalazł generator nieopodal, więc mamy elektryczność zapewnioną. Dzień 39. O, od zarażenia pacjenta 0. Generał Matthew Sins rozpoczął protokół 62. Strategiczne bombowce wraz z odrzutowcami dotrą do miasta za 20 minut. Prosimy o jak najszybszą ewakuację i udanie się do tymczasowych... Panowie, spieprzamy z miasta! O kurde. Co jest? Co się dzieje? Widzowie, strategiczne bombardowanie. Kałacha zabierać, kałacha. Spierdzielajcie, ja biorę tylko rzeczy i spierdzielamy. O cholera, dobra, biorę kałach, muszkiet, pistolet sobie daruję, bo i tak... Nie, mam amunicję, cholera. Z czegoś muszę zrezygnować. Kałasznikow, ciężka dostępność amunicji. Dobra, biorę. Chodź, Fafik, spierdzielamy stąd. Widzowie, 30 minut, bombardowanie. Za 30 minut będzie bombardowanie całego miasta. Musimy opuścić ten teren jak najszybciej. Szybko, skaczcie nawet po dachach. O nie, widzowie, zaraz tu może być naprawdę masakra. Musimy jak najszybciej spierdzielać, patrzcie to. Cholera, skaczemy. Nic ci nie jest? Żyję. Wstawaj, szybko. Cholera, zarażeni. Nie żałujcie amunicji na nich.
pierdzieleni! Musimy jak najszybciej po prostu stąd spieprzać. Spróbujemy wybiec na Mirror Park. Na szczęście udało nam się dotrzeć do Mirror Parku. Do bombardowania zostało około 5 minut, a ja wraz z samą kompanią naszych ziomali zobaczyliśmy kolejne miejsce. Oraz widzieliśmy też przelatujący samolot. Cholera, chłopaki! Mamy 5 minut jeszcze do bombardowania! Zaraz i się zleci tutaj chmara! Musimy jak najdalej odbiec od tego miasta. Ja pierdziel, widzowie, ile ja bym dał za jakiś transport. Patrzcie to. Tam ktoś jest. Zombiak? Zombiak, cholera. Wyfaszerujmy go ołowiem. Pożyczyłem jeden magazynek od ciebie. Okej, nie ma problemu. Kolejny zombiak. Musimy z nimi walczyć. Tutaj też jest jakaś osada. Nie mamy na to czasu. Albo rzeczy, albo zginiemy. Wolę nie zginąć. Widzowie, niestety, decyzje są ciężkie. Ale pierdziele, ile amunicji mi na nich schodzi. Patrzcie, to bus. Bus więzienny. Oby działał. Odpalony bus więzienny. Ktoś tutaj był, szybko, spierdzielamy stąd. Bierzemy go. Widzowie, mam farta jak 150. Jo! Uciekamy z tym jak najszybciej, zobaczcie. Mamy zalany do prawie, że no połowy. O cholera, zaczęło się bombardowanie. Ja pierdziele. Jeden samolot widzę na razie. O nie, musimy jak najszybciej uciekać. Drugi. Latałem, widzowie, w jakichś formacjach. Szybciej, szybciej. No staram się, ale to nie jedzie, to jest pieprzony bus więzienny. Prawie rakietą oberwaliśmy. Staram się, ja naprawdę, jak mogę. Dobra, musimy jedyne co teraz zrobić, dostać się do checkpointu w Paleto Bay. Zajmie nam to około półtorej dnia. Cholera. Jeżeli tu przejedziemy oczywiście. Nasza droga nie była niestety zbyt łatwa. Była dość ciężka, musieliśmy wybierać miejsca, w której pojedziemy. Na naszej drodze było wiele zombiaków, ale byliśmy coraz bliżej. Jednak przejeżdżaliśmy obok więzienia, które było naprawdę wypchane po sam korek zarażonymi. Ale nam dopisywał dobry humor. Kręcą się. Chłopaki, zobaczcie, koledzy tutaj nas śpiewają sobie coś. Panowie, ja widzę, że dobry humorek. Cieszę się bardzo. Do autobusu niech się kręcą jak najdłużej, bo nie chcę was martwić, ale zostało nam tak około na 40 mil, czyli tyle ile jest do Paleto Bay. Ech, no nic, patrzcie ile tam jest zarażonych, ile tam musi być zarażonych. Może prześpimy się tutaj na pustkowiu, co wy na to? Dobry pomysł. Ty, zostało mi trochę jedzenia i picia. Macie też swoje zapasy, to powinno być okej. Trzeba wykarszować tylko tych, co się tu znaleźli, i reszta dnia to będzie spokój. Dobra, widzowie, trzeba zacząć ich tutaj, cholera, bo nas osaczą. Nie będę strzelał. Nie strzelajcie! Musimy się zacząć ich, kurczę, na mele wybijać. O cholera, nie podchodzę im, niech oni się tu zajmują. Strzelać? Żeby mnie przypadkiem nie ranili. Nie, broń Boże. Macie, dostawiłem w bazie. Z naszymi survivorami postanowiłem od razu wyruszyć w podróż. Jednak było kilka problemów. Jednym z nich był nasz przyjaciel, który nie czuł się najgorzej. Nie znalazłem nic przy sobie i musimy się zbierać, bo zaraz nas zombie otoczą. Nie mam żadnych medykamentów dla ciebie, jak z tobą? Cokolwiek lepiej ci przez noc było? Nie, totalnie nic. Żygać mi się cały czas ciało i się, nie wiem. Dasz radę jechać z nami? Dam radę, na spokojnie. Dobra. O cholera, no w takim razie. O ja pierdziele, widzowie! To jest jeden z tych mutantów. O nie, o nie, o nie, o nie. I tu jeszcze zombiaki obok, nasze obusa są pierdzielone. Strzelamy? Tak, walcie, to jest pieprzony mutant! O cholera, muszę go zdjąć. Nie, 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 widzowie, zbliża się do... Mam go, cholera. Uważaj, Lukas! O cholera! Drasnął cię? Nie wiem, chyba nie. Pokaż plecy. Drasnął go, spójrzcie. Jasny gwint. Co jest? Jest źle, jest źle. Źle? Krwawi? Mam bandaże, mogę sobie. Daj mu bandaże, daj mu bandaże i jedziemy jak najszybciej do checkpointu. Dzień 40. Uważajcie. Od zarażenia pacjenta 0. Uważaj, prisoner! Spierdzielamy! Komunikaty jeszcze na radiu! Nie ma kontaktu z wojskiem. Cholera, brak amunicji. Ratujcie siadać, się. Siadać, siadać, siadać! Nie ma kontaktu z wojskiem, ratujcie się! Przeżyjcie to. Dla ludzkości. Zabarykadujcie drzwi. Jazda. I okno. Dobra, widzowie, zaczyna się ucieczka do Paleto Bay. Sytuacji nie pomaga to, że jeden z naszych najprawdopodobniej jest zarażony. I jest naprawdę lipa, bo został draśnięty i to ostro. Musimy jechać freewayem. Moje plecy! Jak tam, trzymasz się? Nie mogę siedzieć, nie mogę się opierać, jak mi bolą plecy. Dobra, zaraz dojedziemy do checkpointu. 4 czy 5 godzin nam to zajmie. Trzymaj się. Nie wiem, czy Wytrzymasz, stary. Niestety w naszej przygodzie nie wszystko idzie pomyślnie. Często też człowiek może zagapić się i właśnie dojdzie do czegoś takiego. O. Cholera. Cholera. Wszystko w porządku? Zagapiłem się. Jest masakra. Chyba krwawie, czekajcie, muszę użyć bandaży. Osłaniajcie mnie, proszę. Dobra, dobra. O cholera, widzowie, najgorzej. Ja pierdzielę. Muszę się zabandażować jak najszybciej. Biegną tutaj zombiaki. Ja nie mam amunicji. Amunicja jedyna to jest do pistoletu aktualnie. Patrzcie co biegnie, ja pierdzielę. Ach, zajmijcie się nim. Jeden pocisk, jeden strzał. Teraz. Ach, musimy spieprzać. Jak swoimi plecami. Dostał w głowę.
Cholera, widzowie, załapaliśmy zarażonego. O cholera, ale mnie już normalnie od prowadzenia tego odcinka głowa boli. Tyle przeżyliśmy. Ja pierdzielę, jestem ciekaw, czy ta fura pojedzie. Drasnął cię? Ugryź się? Ugryź się? Daj, oddaj amunicję całą. Masz. Jeszcze z moją bronią. Słuchaj, wiesz co cię czeka, jeżeli cię ugryz? Zrób to, ja wiem, co chcę zrobić. Niestety nie mam twojej broni, stary. W sensie nie mam twojej amunicji, ale wykorzystam największy kaliber do tego. Brońcie nas. Dziękuję ci bardzo za to, że z nami byłeś. Powodzenia czymś. Powodzenia. Ja pierdzielę. Nie możemy jechać, zarażony. Tak swoją gorączką, jakie masz objawy? I zacznijmy robić czystkę. He? Jakie masz objawy? Głowa. Pokaż plecy. Powiedz mi prawdę, czy on jest zarażony? Nie wiem. Chyba tak? I ukrywaliście to wszystko przede mną? Przepraszam cię, ale nie możemy pozwolić na to, żeby zarażony był w naszych szeregach. Nie. Cholera, wybuch! Cholera, podpalił się! To pewnie po tym wypadku, spieprzamy stąd! Cholera! Widzowie, ciężkie czasy potrzebują ciężkich ludzi i my to robimy. Teraz... droga do checkpointu. Zostaliśmy sami z naszym kolegą. Po całym poranku nie było tak naprawdę dla nas ratunku. Jedynym ratunkiem był checkpoint oraz port. Nie mogliśmy go znaleźć. Szliśmy cały czas lasem w stronę Paleto Bay. Często schodziliśmy na autostradę. Niestety, ale kończyły nam się zasoby. W tym amunicja, jedzenie i bandaże. Jednak pośród tego wszystkiego znaleźliśmy chyba miejsce, które szukaliśmy. Obudowane blachą, co pokazuje, że jednak tu nie było chałupniczej roboty. Zabunkrowane i podpis jeden wielki. Tak, mamy tutaj obóz. Widzowie, yes we camp. To oznacza, że to jest nasz najprawdopodobniej ratunek. Słuchaj, musimy tam wejść jak najszybciej, okej? Okay? Dobra. Ach, totalnie wypierdzielony z butów. Nie mamy żadnych... Patrz, wojskowi, rzuć broń. Mogą puścić cię, że jesteś hostile. To się mówi... No, wiesz o co mi chodzi. Wiem. Widzowie, moja postać jest totalnie odwodniona. Nie mamy wody, nie mamy niczego. Halo! Jest tu kto? Wojsko! Halo! Czy to checkpoint? Szukamy checkpointu w dokach. Dok Paleto Bay. Halo? Jest tu kto? Nie strzelaj. Do przodu. Cholera, widzowie, to jest głos tego gościa, który nadawał na radiu. I strzelił ostrzegawczo do mnie. Nie wiem, jak się znalazł na plecach. Halo! Jesteśmy ocaleni. Nic tam nie dolega. Jesteśmy... Nie jesteśmy randi. Jesteśmy po prostu odwodnieni. Trochę poobdzierani. Nie mam siły. Tak. Proszę, co zamierzacie teraz? Jaka jest procedura? O, ma ranę po ugryzieniu. Kto? Co? Jak ma ranę po... Ukrywałeś przede mną ranę po ugryzieniu? O cholera, widzowie. Próbowałeś nas zabić. Ja potrzebuję tylko przeżyć. Odsuń się. Nie mam rany, jestem czysty. Macie rozkaz. Jaki? Co? Nie. I tak oto wojsko pomyliło mnie z zarażonym i udało mi się przeżyć niecałe 7 dni w apokalipsie zombie. A ty? Ile byś przeżył? Napisz w komentarzu i widzimy się w następnym filmie i zostaw łapę w górę i suba, bo naprawdę fajnie mi się robiło ten materiał i mam nadzieję, że go docenisz klimacikiem.